Siemanko moi drodzy, z tej strony UKEN, a to jest seria z odpowiedziami na wasze pytania. Padło dzisiaj na premierze odcinka pytanie od widza. Gdzie sprawdzić rekord wagi ryby na danym łowisku? Czyli gdzie sprawdzić, jak złowiliśmy daną rybę, jak dużą rybę na danym łowisku złowiliśmy. Nie sugerujcie się tym, że ja w tej chwili jestem na amazońskim, na Makumaku, przepraszam. Tym się kompletnie nie sugerujcie, bo nagrywam dla was, moi drodzy, odcinek, ale go zobaczycie niedługo, z serii levelowania konta, a ja wam pokażę, gdzie to można zobaczyć. Tutaj macie takie gwiazdki, tablica liderów. Obok waszych zaproszeń macie taką tablicę liderów i na to trzeba kliknąć. Następnie musicie wejść w ryby i teraz uwaga, jeżeli chcecie sprawdzić tylko własne ryby, czyli moje ryby lub ryby swoich znajomych, na przykład chcecie zobaczyć swoje ryby, no to ja klikając swoje ryby, widzę, jakie ryby złowiłem. No, tutaj nie pokazuję, na jakim łowisku, no ale widzicie mniej więcej, jakie tam ryby sobie złowiliście, jakie największe ryby wam padły. Ale jeżeli chcecie zobaczyć ryby na przykład znajomych, pozdrawiam znajomych, to tutaj wam też się to wyświetli, jakie wasi znajomi ryby tutaj złowili. Ale to też, moi drodzy, nie o to chodzi, bo ogólnie chodzi o wszystkie. Następnie wybieracie sobie lokalizację. No niech będzie na przykład sobie Weeping Willow. Czyli wybieracie sobie lokalizację i teraz tak, musicie wybrać rybę. Tutaj musi być wszystkie, tutaj no też wszystkie niekoniecznie, no ale zobaczmy. Amur biały na przykład. Ja sobie chcę sprawdzić, jak mój złowiony amur biały wygląda, no możecie sobie zaznaczyć, że unikat, no jeżeli chcecie sprawdzić, jak wyglądacie w rankingu z unikatem. No ja tutaj jestem na 37 pozycji, moi drodzy, co już jest kłamstwem i nie pytajcie mnie, dlaczego ten ranking nie działa, bo niestety, no moi drodzy, no zresztą widzieliście to no, chociażby w dzisiejszym odcinku, który był o 16 emitowany, że spokojnie 35 kg złowiłem unikatowego amura białego, gdzie jeszcze to nie był rekord, bo z tego co pamiętam, mój rekordowy amur biały podchodził pod 36 kg, czy nawet miał 36 kg. Byłem gdzieś grubo wysoko. No i nie wiem, dlaczego wyświetla mi się amur biały 33 kg. Jak ktoś z was wie, dlaczego to tak działa, że wielu ryb nie zalicza, to ja się chętnie dowiem, bo od razu mówię wam szczerze, nie wiem. I tak samo zobaczcie, no może w karpiach się nie łapie w topkę, chociaż z tego co pamiętam, to też 35 kg karpia złowiłem spokojnie. Karpę albinosa też koło 35 kg powinienem mieć. No nie, 34 pokazuje, a na pewno był 35 kg, no i widzicie. No i jakby tak ten ranking działa. Natomiast zawsze wybieracie sobie ryby. Ważne, żeby było zaznaczone unikat. No gracze wszyscy, no chyba, że zaznaczycie sobie wtedy moje ryby. No jeżeli zaznaczycie sobie moje ryby, no to pokażę wam tylko, jaką rybę wy złowiliście na danym łowisku, natomiast nie będzie wam pokazywało wtedy pozycji, na jakiej jesteście. Tak tutaj, no ja zazwyczaj patrzę na unikaty, nie porównuję na zwykłe, tak, ryby. Także zazwyczaj zaznaczam sobie na unikaty. No tutaj miałem dosyć fajne pozycje lustrzenia. Też nie jestem pewien, czy nie miałem 44 kg lustrzenia, no ale już w tej chwili, wiecie co, nie będę jakby się tym... No i karp nagi. Na pewno miałem karpia nagiego około 42 kg, fajnie gdzieś w tej topce wyglądałem. No jak widzicie, no coś tu na pewno ten ranking nie działa jak trzeba. W każdym razie tutaj go szukacie, tak, tu musicie wejść w ryby, no jeżeli chcecie w zawodach sprawdzić, no to sobie sprawdzacie zawody, no ale tutaj trzeba wejść w ryby, no i wybieracie łowisko. No sprawdziliśmy to, no niech będzie na przykład ten Saint Croix, jak ktoś ma mniejszy level, no to wiadomo, że wtedy karpia nie sprawdzamy, tylko na przykład niech będzie sobie szczupak, a niech będzie sobie muski goły albo pospolity, nie? No i muski gołe to ja już od razu wam powiem, że 27 spokojnie chwyciłem, już mam markery na to, nie ma mnie w tym rankingu. Jedyne co mogę powiedzieć, że tutaj mnie nie ma, jedyny powód jaki jeszcze jestem w stanie zrozumieć, no to byłem no 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu na Saint Croixie, więc jedyne wyjaśnienie jest takie, że ten ranking się odświeża co tydzień. Ale nigdzie, moi drodzy, to nie jest napisane, tak? Bo tu jest tygodniowe doświadczenie, jest tylko w tym, to chodzi o doświadczenie. Tu jakby, jak widzicie, no kompletnie to nie ma nic do tego, także Jeszcze możemy deltę tutaj tak na szybko sprawdzić. Oczywiście już wtedy nie szczupaki, a na przykład karpie. Tu też miałem karpia całkiem niedawno, przecież chwyciłem na którymś odcinku, jak robiłem zanętę, miałem karpia 31 kg, czyli byłem chyba nawet drugi w topce. Jak widzicie, mnie tutaj nie ma. Więc jedyne wytłumaczenie moje jest takie, że ten ranking odświeża się co tydzień. Niestety, ta cała topka prawdopodobnie co tydzień. W jaki dzień się odświeża? Nie wiem. Jak ktoś z Was wie, możecie to w komentarzach napisać. Natomiast no, było pytanie, jak sprawdzić swoją rybę i siebie w rankingu. No to właśnie Wam pokazałem. Tylko liczcie się z tym, co na przykładzie właśnie Weeping Willow pokazało mi zupełnie inną rybę. Nie mam amura, którego naprawdę złowiłem, tylko jest ta ryba, której, że tak powiem, no nie złowiłem. Znaczy też ją złowiłem, tak, ale no nie jest to ta największa. Na pewno to nie jest mój największy amur. Spokojnie 35,5 kg bodajże amura złapałem, czyli gdzieś tutaj powinienem w tej topce być znacznie wyżej. Ale to tyle. Jak macie jeszcze jakieś pytania z serii właśnie pytań od widzów, to śmiało piszcie, moi drodzy, w komentarzach, bo ta seria jest po to, żeby na Wasze pytania odpowiadać, żeby Wam wszystko pokazywać. Także do następnego odcinka. Trzymaj się, cześć!